Witam. Na pewno spodziewaliśmy się dzisiaj takiego meczu trudnego, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że Jastrzębie musi szukać punktów i tak dzisiaj wyszli po prostu zmobilizowani na ten mecz, żeby po prostu wyrwać nam te punkty. Im się to udało. My zagraliśmy dzisiaj słabiej na pewno zagrywką, gdzie na pewno jest to nasz atut. Dzisiaj na pewno Jastrzębie postawiło na dobrą zagrywkę, mocną przede wszystkim, co chyba udowodnił Gasparini w końcówce, gdzie byliśmy bezradni. Zagrywał bardzo mocno, próbowaliśmy to przyjmować, niestety nie udało się. Przegraliśmy mecz, ale tak naprawdę mamy też punkcik, który też udało się nam wywalczyć w dzisiejszym meczu. Myślę, że zasłużona wygrana Jastrzębia, gratulacje. No, cieszymy się bardzo ze zwycięstwa, było ono bardzo ważne. Miejmy nadzieję, że teraz już będziemy właśnie na tej ścieżce wznoszącej i oby tak dalej. Jedno pytanie, jak wam się współpracuje? Nowy trener? No bardzo dobrze, już myślę, że cała drużyna powoli, poznaliśmy się nawzajem i wchodzimy na właściwe tory. Dziękuję. Ja chcę tylko pogratulować teamu zespołu właśnie Jastrzębiu za bardzo dobrą grę. Widać na nich, że po prostu grali jeszcze o jeden mecz właśnie wcześniej, taki jakby przygotowawczy. Mi to całe przygotowanie podsumujmy pod Puchar Polski, dlatego nasi zawodnicy byli trochę zmęczeni, ale za to im trzeba naprawdę dać szapoba, że się nie poddali i że naprawdę grali bardzo dobrze. Trochę mnie oczywiście wkurza mnie ilość błędów na zagrywkę bez jakby procentów albo w pomiarę ilości punktów zdobytych na zagrywce. To jest nasz błąd i jest możliwe, że na tym dzisiaj ta gra, gdzie było na równo i polegała, dlatego przystanie na przykład 7-8, albo 8-8, albo 22-22, tam właśnie te punkty brakowały. Oczywiście bardzo ciężko się gra naszemu wystawiaczu, nie mogę mieć pretensji do żadnego zawodnika, po prostu taki ciężki mecz, trudno się układa gra, jak jest co druga piłka odrzucona od siatki na 6 metr. Za to naprawdę chwala całemu zespołowi, że po prostu się nie poddali i zagrali bardzo dobre zawody i ja jestem... w końcu muszę przyjść i taki mecz, oczywiście przegrany, tutaj w Częstochowie wszyscy chcą tylko i muszę wygrywać, ale niestety takie jest sportowe życie, nigdy to, czasami to pęknie, a ja jestem zadowolony z dzisiejszej gry i nawet dlatego, że się to po prostu układało źle i w końcu wyszliśmy do góry. Wojtek, przegrana dzisiaj z Jastrzębskim Węglem 3-2. O tym meczu można powiedzieć, że Jastrzębianie znakomicie zagrali przede wszystkim zagrywką i to już nie mowa o tej serii Gaspariniego w piątym secie, ale również w pierwszym. Cały czas mieliście bardzo duże problemy z przyjęciem mocnych serwisów. No na pewno ten element w dużej mierze dzisiaj zadecydował o tym, że cały mecz i tego tiebreaka przegraliśmy. No Gasparini w tiebreaku zagrał takie zagrywki, że naprawdę, czapka z głowy dla niego, że to tak zagrał. No, 4 czy 5 zagrywek z rzędu, wszystkie na maksa i to niektóre w linie, niektóre w drugą gdzieś po prostej, także zaryzykował, udało mu się. No, ale w tym elemencie trzeba powiedzieć, że Jastrzębie cały mecz dobrze grało i to miało też odzwierciedlenie w tiebreaku, szkoda. Mocne zagrywki Jastrzębia to też pewnie sprawiły, odrzuciły was troszkę od siatki. Chyba ta taktyka, którą zakładaliście przed meczem, nie mogła być realizowana w 100%, bowiem ze słabszym przyjęciem nie można grać tego, co się wcześniej ustalało. Wiadomo, ciężko się gra wtedy na skrzydłach, bo jest podwójny, potrójny blok. Jastrzębie w tym elemencie też się bardzo dobrze grało i blokiem, i wyblokiem. Także na pewno mamy super dwa środki i nie mogliśmy też ich w pełni wykorzystać, jak Jastrzębie grało mocną zagrywką i odrzuciło nas do siatki. Przed wami teraz kolejne spotkanie z potentatem Asseco Resovia Rzeszów i tam w hali na Podpromiu bardzo ciężko będzie o punkty. Kolejny ciężki mecz. No, my w tym sezonie pokazaliśmy, że patrząc po tabeli, z każdym możemy wygrać, ale każdy mecz trzeba grać na maksa, żeby to zrobić. I tak jak mówię, dzisiaj zagraliśmy na takiego maksa, jakiego mogliśmy. Trener Marek Kardosz na łamach prasy mówił, że ten zespół na pewno zacznie grać lepiej i ma nadzieję, że to nastąpi po meczu z AZS-em. No niestety nastąpiło już podczas spotkania tutaj z Tytanem AZS Częstochowa. Jak myślisz, Jastrzębianom uda się awansować do tej szóstki? Myślę, że awansują do tej szóstki. Jest to zespół, który na pewno będzie w tym roku walczył o medale i dzisiaj też pokazał kawał dobrej siatkówki i na pewno oni teraz będą mieć okres tej lepszej gry. Pokazali to z Olympiakosem, pokazali dzisiaj i na pewno będą łapać coraz więcej punktów.